Urodziła się 26 stycznia 1918 roku. Pani Jadwiga Szastaj właśnie ukończyła 100 lat. Prezydent Suwałk, szukając potwierdzenia tego faktu, w archiwach suwalskiego ratusza znalazł wyjątkowy dokument. Tożsamość i datę urodzenia szanownej jubilatki potwierdziła wydana w 1944 roku Kenkarta. To odpowiednik dzisiejszego dowodu osobistego, wydawany Polakom powyżej 15 roku życia przez niemieckie władze okupacyjne. Dokument jest w dobrym stanie, ale co ciekawe, wydrukowany został na płótnie. Wewnątrz kenkarty znajduje się imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód i inne dane. Jest też zdjęcie. Ta urocza młoda kobieta na fotografii to właśnie dzisiejsza jubilatka. Obok zdjęcia, zgodnie z obowiązującymi pod niemiecką okupacją przepisami, odciski palców. Kenkarta trafiła do archiwum ratusza prawdopodobnie przy jej wymianie na dowód osobisty. W bardzo dobrym stanie dotrwała w archiwum urzędu aż do dziś. Dzisiejszą jubilatkę prezydent odwiedził osobiście, ale także za naszym pośrednictwem złożył jej telewizyjne życzenia, do których i my się przyłączamy. Szanowna pani Jadwigo, oprócz zdrowia życzymy pani pogody ducha i 200 lat. Radości, dobrego zdrowia i wszelkie pomyślności pani Jadwigo, pani życzy.